Jesteśmy po Zapoznaniu i po shakedownie rajdu Kroacja 2011 rok. No przepiękne trasy, bardzo szybkie, bardzo równe i przy okazji sporo śliskiego asfaltu, także na pewno będzie się działo. Shakedown poszedł nam naprawdę świetnie, drugie miejsce ex aequo ze stratą zaledwie 1/10 do pierwszego miejsca. To fajnie wróży na to, co będzie się działo na rajdzie. No my zaraz zaczynamy, damy z siebie wszystko na pewno. Naprawdę fajny dzień, świetne odcinki specjalne. Za dnia duża frajda, no w nocy duże wyzwanie, bo w nocy wiadomo, że jest trudniej jeździć, szczególnie po tak krętych odcinkach specjalnych, ale my naprawdę daliśmy z siebie wszystko i poszło nieźle, no trzecie czasy w tak doborowej stawce. Ja jestem naprawdę dumny z dzisiejszego dnia, a jutro postaramy się jeszcze trochę przyspieszyć. Skupię się przede wszystkim na odpowiednim torze jazdy, na dobrych punktach hamowania i na pewno przyniesie to rezultaty. Udany dzień, trzecie miejsce dzisiaj w klasyfikacji Mistrzostw Europy. Wprawdzie w klasyfikacji tego rajdu jesteśmy jeszcze na czwartym miejscu, ale jutro będziemy się starali naprawdę awansować. No, dajemy z siebie wszystko, z siebie i z samochodu, ale gdzieś popełniamy drobne błędy, no i pojedyncze sekundy uciekają, więc musimy się na pewno skupić jeszcze raz na torze jazdy, nad tym, jak zmienia się nawierzchnia, bo nawierzchnia tu się zmienia niesamowicie. Raz jest bardzo ślisko, naprawdę jak na lodzie, a raz bardzo przyczepnie. Mamy to zapisane w notatkach, ale trzeba na to zwracać dużo, dużo więcej uwagi. No plan na jutro, no taki jak na dzisiaj. Od pierwszego OS-u staramy się jak najbardziej atakować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwielbiamy rajd Chorwacji, nasze pierwsze podium w Mistrzostwach Europy. Wielki sukces, pracowaliśmy na to cały zeszły sezon, całą zimę, no i praca przynosi rezultaty. Co można powiedzieć o rajdzie? Rajd naprawdę trudny. Od początku wszyscy narzucili bardzo, bardzo wysokie tempo. No a ostatni dzień pod znakiem loterii oponowej i ostatnie dwa odcinki specjalne w deszczu, a w zasadzie przedostatni odcinek w deszczu. No i na odcinku, kiedy jedziemy, nagle przed nami schoda Pierolongiego na dachu wywrócona, zablokowany totalnie odcinek. Musieliśmy się zatrzymać wiele następnych załóg, postawić go dopiero na koła. No, dzięki temu trochę też
utrzymaliśmy się na trzeciej pozycji. Ostatni odcinek, połowa suchy, połowa mokry. No, jesteśmy z siebie dumni, przed nami rajd Turcji. Postaramy się walczyć po raz kolejny o podium. Yeah.